Cześć, siemanko, witajcie. Cześć, cześć, znowu witam was ponownie. No, dużo tego tutaj jest, ale z tego, co tutaj widzimy, zostanie nam tylko jeden przyrząd, który właśnie nam się przyda do tego, żeby wyczyścić nasze zakamarki w aucie, tam, gdzie jest trudno dostępne miejsca. Widzimy kurz, wkurza nas, no i trzeba zadziałać. No to już pokazuję, jak to zrobić za darmo w domu, z tego, co mamy pod ręką. Przeważnie każdy z nas tutaj to raczej będzie miał w domu, także nie powinno być z tym problemu. Poświęcamy 5 minut pracy i możemy mieć taki przyrząd na już, na zaraz, i możemy iść dokonać sobie czyszczenia w samochodzie. Później może przejdziemy chwilę, tylko pokażę, jak to będzie działało właśnie w samochodzie. A teraz co? Ja siadam, przystępujemy do dzieła i zaczynamy. Lecimy z koksu. Dobrze. O, mamy szwameczkę. Druga szwameczka. Na razie skorzystamy z tego. Z tej, ja myślę, że jeszcze może kamerkę trochę do góry bym podniósł. No, żeby nie było czasami wtopy. Podniosę trochę do góry kamereczkę. Lepiej, żeby to nie uciekło. Dobra. Pierwsze to nam nie będzie potrzebne. Kojarzycie film o czyszczeniu emblematu przy samochodzie? Właśnie o tym mówiłem. Tym można sobie tak samo spłynę poszorować. Właśnie o to mi chodziło w tym. Dobrze. I tu mamy taką szwameczkę, nam została, nie? Trochę ją tu jeszcze wyrównam. I co? Szwamka lubi, jak się ją łagodnie traktuje nożem. Właśnie nie na siłę, tylko łagodne ruchy i wtedy nóż wchodzi jak masło, nie? Ten duży już nam się nie przyda, zostało nam takie coś. No to co? Co by z tego sobie tutaj zrobić? Zrobimy sobie... Ten jest według mnie trochę za szeroki. No dobra, jak ten. Mamy coś takiego. A może jeszcze się przyda? Zobaczymy. No, wam powiem, na tym kawałku ciężko wchodzimy. Ciężko. Ale poradzimy sobie inaczej. Mniej więcej wiadomo, o co chodzi, nie? Co tu trzeba zrobić. Taki, nie? Dać. Kojarzycie, nie? Chyba kojarzycie. Limitowana edycja, tylko kilka osób mogło u mnie wygrać te ołówki. Z doświadczenia wiem, że trzeba użyć taśmy, bo jak będziemy czyścić, to nam się to cofnie i zostanie. Więc po co będziemy robić sobie cyrk, jak można zrobić to od razu, żeby to nie uciekło. Tutaj sobie formujemy.
Możemy sobie ułożyć jak chcemy. Z takim czymś teraz płynnie idziemy do samochodu, bo mamy jeszcze czas. Pauza i widzimy się w samochodzie. Sekundkę. A, no dobra, jesteśmy w tym autku. Chwilę. Dajcie mi sekundę. Dobra, jestem. Tu jest co pokazać, nie? No i co? Widzicie? Tutaj można coś wkładać, no ale to jest już takie, wiecie, nie? Wkładać co? To nam będzie się dopasowywać. Zobaczcie tu i zobaczcie ten. Chyba widać ten syf, nie? Na szlamce. No. Widać, bardzo mocno. I możemy wjechać oczywiście tymi jakby takimi łapeczkami pomiędzy to, delikatnie, swobodnie. I tak naprawdę noże nam nie są potrzebne do tego. Filmik nam to pokazał, same nożyczki wystarczą. I w zależności też jaką długość zrobimy tutaj, bo pamiętajcie, że tutaj nam na przykład kończy się ołówek. I mamy tutaj no jakieś 2,5 cm możliwości wejścia w głąb, a później już ołówek jakby będzie blokował. I możemy też zrobić tutaj dłuższe, nie? Ale czym dłuższe, tym będzie się szybciej wyginało i nie będzie też takie jakby skuteczne. Co jeszcze? Wydmuchać później można, wciągnąć. No nie za bardzo, to bardzo się trzyma jakby. Wciągnąć tego właśnie nie idzie i dlatego też taki tutaj pomysł. Także no myślę, że fajna rzecz. Zobaczcie, tutaj chwila pracy, można to później oczepać nawet i tam palcem czy umyć wodą i możemy działać dalej oczywiście. No i słuchajcie, jak się wam podobało? Gdzieś jeszcze miałem stary, ale niestety nie znajdę tego teraz. Jak wam się podobało, coś pomogło, mam weekend, możemy śmiało iść teraz do samochodu, sobie zrobić tutaj takie coś, iść właśnie do samochodu, poczyścić sobie. No i to już nie będzie nas wkurzało, zobaczcie, nie? No może jest ten samochodzik, znaczy no był roboczy, już teraz nie jeździ, niestety. Ale no ten kurz się zbiera. Trzeba to czymś tutaj wyczyścić. Dobra, ja już nie będę przedłużał. Jak się podobało, łapeczka, subskrypcja. Widzimy się przy następnym filmie. I tyle, trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Za komentarze, za łapki, za wsparcie. Na razie, cześć.